Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, kolejny raz na W58 na bardzie, no i myślę, że kolejny raz z naprawdę ogromnym progresem, dlatego że jak pewnie zauważyliście, przez ostatnie 3 dni nie było odcinka, ostatni był chyba w niedzielę, z racji tego, że po prostu nie miałem tam za bardzo czasu, miałem inne rzeczy na głowie, zresztą kto śledzi Twitcha, to wie, że streamków również nie było, no ale dzięki temu, że taką przerwę mieliśmy, no to tutaj postać naprawdę się zbustowała, z racji tego, że połapaliśmy jakieś nowe pupile, tutaj dużo portali porobiliśmy i tak dalej, no i procenty na lożki po prostu bardzo mocno wzrosły, więc dzisiaj pewnie odcinek będzie dłuższy, no ale progres mam nadzieję, że będzie bardzo obfity, jeżeli chodzi o expa, o golda i tak dalej, mamy też 1 września w ogóle, to też powiem może na wstępie, więc stwierdziłem, że taki odcinek na rozluźnienie, który sobie możecie tam obejrzeć po południu czy wieczorkiem, właśnie, że tak powiem, do jakiejś kolacji czy coś, będzie spoko pomysłem, z racji tego, że no tak jak mówię, 1 września pewnie wielu z was idzie do szkoły, może jakieś nowe klasy, może stare, możecie w ogóle pisać w komentarzu, jak to wygląda, czy wam się podoba wasza nowa klasa, takie pierwsze wrażenia, czy może macie te same osoby, czy może tam, wiecie, zmieniacie powiedzmy z podstawówki, idziecie do szkoły średniej i tak dalej, także chętnie sobie poczytam. No i właśnie z racji tego, że jutro tak naprawdę jest taki pierwszy oficjalny dzień w szkole, gdzie już macie zajęcia normalnie i tak dalej, no to stwierdziłem, że taki odcinek na rozluźnienie właśnie z lochów dłuższy będzie spoko pomysłem na dzień dzisiejszy. No i w sumie tyle, nie? Więc powodzonka tam generalnie w szkołach i tak dalej. W sumie to wam się spoko ułożyło, bo jutro już piątek, więc od razu macie weekend po 1 dniu w szkole, no ale tak czy inaczej powodzonka. No i dobra, chyba możemy zaczynać. Jak to tu wygląda? W ogóle na pierwszy rzut oka nasz rozkład statystyk, no nie jest zbyt ciekawy. 8700 inteligencji, 9000 prawie 800 HP. Cały czas jest to rozkład niestety pod broń na jedną statę, na inteligencję, no ale takowej nie mamy. Zaraz w ogóle do tego nawiążę. Jeżeli chodzi o gemy, no to od niedzieli tak naprawdę dropiły nam praktycznie same gemy na szczęście. No było to strasznie słabe, z racji tego, że tutaj u siebie chyba wymieniłem z 1 gem na HP, bo nam duży poleciał. U Barbara, jak widzicie, na razie mamy tylko 3. U Magusia mamy 1 i to jeszcze stary, z pierwszej kopalni. Tutaj u Kunegundy tak samo, 3 na zręczność i jakiś na HP jej wrzuciłem, żeby tam ewentualnie może coś pomogła w tych lochach. No ale z gemikami jest naprawdę susza, więc nie miałem jak tutaj wymienić nawet z 1 gemu z HP na inteligencję, żeby ten rozkład statystyk był lepszy. No i stwierdziłem przed odcinkiem, że poszukam sobie broni tutaj w zbrojowni. Wyleci mi, bo już bronie mi dawały sporo średnich, więc wyleci mi tam pewnie, wiecie, jakaś na jedną statę, na inteligencję właśnie, z jakąś lepszą runką, bo wcześniej miałem 2%, teraz mam 3, jak widzicie, ale zaraz do tej broni przejdę. No i około 20 roli, co prawda na jedną statę mi żadna poleciała, ale poleciała nam ta epicka, dała nam 45 średnich. Rozrzut górny prawie taki sam, tutaj jest 1299, tam było 1314, no ale 45 średnich na 3 staty, też tam tych stat dawała więcej, wiadomo. No i co najważniejsze, tamta broń była z kibla. W ogóle chciałem wam to kupić, tą broń na odcinku, no ale niestety zauważyłem, że mi się dźwięk nie nagrywa i musiałem początek od nowa nagrać. W każdym razie, tak jak mówię, już ona była kupiona. No i to, co jest najważniejsze, to tak. Po pierwsze runka, bo mieliśmy 2%, teraz mamy 3. No ale przede wszystkim ulepszono przedmiot razy 8. Tamta broń była z kibla, tamtą broń ulepszyliśmy zaledwie razy 2, no bo wiadomo, stracilibyśmy surki. No a tutaj mamy ze zbrojowni, więc bez problemu mogliśmy po prostu sobie tą brońkę ulepszyć razy 8, co też na pewno boosta nam fajnego da. Co prawda rozkład statystyk w dalszym ciągu taki słaby, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, co tutaj się jeszcze pozmieniało? W ogóle zostawcie kciuka w górę. Nie wiem, czy kurde powiedziałem na początku, czy nie. Chyba zapomniałem, ale nieważne. Zostawcie kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka. Tak jak wspomniałem już wcześniej, piszcie komentarze. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Zapomniałem o tym kciuku i pewnie mniej będzie, ale kto ogląda odcinek od A do Z, no to może zostawi, także pamiętajcie o tym. A ręka w tym momencie wygląda tak, prawie 3 miliony run, już mamy tutaj 12 ulepszeń kupionych, więc jeszcze 8 i platynki, póki co tylko jeden skip nam poleciał, więc jakoś to idzie szczęśliwie, powiedzmy, z tym kupcem. Niestety już 2 razy kupca zmisowałem, bo mnie po prostu budzik nie obudził, nie wiem jakim cudem, ja budzik muszę ręcznie wyłączyć, żeby on przestał grać, no a ja wstaję rano, a tutaj budzik niby grał, może jakoś podświadomie, tak jak mówię, ostatnio jestem zalatany, więc nie miałem za bardzo siły, żeby tam wstać, wiecie, o 1 w nocy, o 2 i tak dalej.
No a mimo to ten budzik miałem, więc może jakoś podświadomie go wyłączyłem i usnąłem dalej, w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi na to. W każdym razie, no i tak wygląda to nieźle. Nie mamy za dużo run, co prawda, no ale tak jak mówię, skipy prawie żadne nam się nie trafiają, ale to i tak jest duży plus, no bo tu chodzi o to, żeby jak najszybciej zrobić po prostu platyny. Dobra, no i co? Z dwa dni temu chyba nam też lustro w końcu poleciało, w sensie ostatni kawałek, także nareszcie nam się to udało, no i więcej chyba tutaj nic się nie dzieje. Nie za jeden dzień nam się kończy twierdza budowa, 12, tu mamy już serce 9, traktor 9 dopiero co nam się skończył budować, więc teraz w sumie lecę na, dopiero teraz jak zaczynałem nagrywać to się skończyło, więc lecę wrota na 9 w tym momencie, no i w zasadzie tak to wygląda. Mogę wam jeszcze topkę pokazać, znowu nam tutaj troszkę pouciekali jeżeli chodzi o levele, tu już mamy 292, więc niedługo 300 zostanie wbita, tu mamy Sahina 289, no ale jak widzicie, jeżeli chodzi o topkę, no to jest potężna dominacja z naszej strony, ze strony naszej gildii oczywiście, no bo sami spójrzcie jak to wygląda, no ale mówię, no tutaj Koka już, Jezu, on już ma 60 prawie leveli więcej od nas, masakra, jak on tu poleciał, Szantar też 279, tu jakiś 246, szalony doktorek, to w ogóle Polak też, 263 Zebo też tutaj patrzę na bardów w tym momencie, Davalon 262, Davalon coś przystopował, zauważyłem, na początku bardzo pocisnął, szedł praktycznie łeb w łeb tutaj z Koką, no a teraz coś już od dłuższego czasu ma ten 260, no ale to i tak oczywiście jest bardzo dobry wynik jak na nowy serwer. Dobra, więc tak to wygląda, gildia to na razie nie ma co, twierdzę tak samo, pupilki, dzisiaj w ogóle przegrałem chyba pierwszy raz od startu serwera dwie walki, tak to ciągle były winki, no ale i tak jesteśmy top 20, tutaj niech mi się wczytam. Niektórzy tych pupili mają oczywiście już więcej złapanych, no ale dobra, no i teraz mamy podziemia, widzicie, wygląda to w taki sposób. Nikt jeszcze nie ma serca 10, no a mamy serce... O, a czemu ja tu w ogóle jestem 43? A, bo jeszcze dzisiaj nie robiłem ataków, no tak, tak, racja. No ale w każdym razie tak to po prostu wygląda. Dobra, to tak na szybko wam przeleciałem, nic tutaj, tak jak mówię, za bardzo się nie pozmieniało. Aha, no jeszcze pupile co najważniejsze. Od dzisiaj możemy w ogóle łapać jesienne pupile, to też weźcie pod uwagę. No i jak widzicie, tych pupili od ostatniego odcinka naprawdę sporo nam doszło. Udało nam się tego gin tonika złapać i od razu mamy rozmiazgę, więc raczej przejście w to oko nie powinno być jakimś dużym problemem. Także tak to wygląda. Ziemia, czyli najważniejszy dla nas żywioł, też już złapany tutaj kij pan specjalnie przed odcinkiem dzisiaj rano, żeby po prostu mieć większe statystyki jeszcze. No i co? Tu w ogóle fartem strasznym udało nam się na tego koguta przejść z 25 czompa. Nie, wtedy miałem chyba 23 czompa. Dokarmiłem do 2.5, żeby ładniej wyglądało. No ale tak czy inaczej... tak jak mówię, tego koguta jakoś tam nam się udało w poniedziałek złapać. No i właśnie woda, z wodą mam strasznie duży problem, dlatego że dzisiaj mamy czwartek, czwartkowa noc, dzisiaj też jest pierwszy dzień miesiąca, bo w ogóle wczoraj był ogień, jeżeli chodzi tutaj o ataki, więc dzisiaj powinna być woda, ale z racji tego, że jest nowy miesiąc, to się tu znowu ta kolejność zmieniła, no i mamy ziemię, więc niestety nie mogę tego kroksa bardziej nakarmić. Jeszcze tutaj delfina nie złapałem w poniedziałek, bo w ogóle przez trzy paski nie poleciał mi trakt trendowatych, to też swoją drogą. No i powiem wam szczerze, że może być tu problematycznie, no bo czekać kolejny tydzień na tą siedmiornicę mija się troszeczkę z celem, więc będę tu musiał pomyśleć, może mi jakaś jeszcze śliwka poleci, może jeszcze, nie wiem, no jakoś kalkulatorem sprawdzę, może jakieś te procenty są sensowne, nie mam pojęcia, w każdym razie, no tu jeżeli chodzi o wodę, zaczyna być to problematyczne, no ale na szczęście woda to nie jest nasz główny żywioł, więc problemu nie ma. Dobra, zaczniemy sobie może od portalu do piekieł, może ja tu w ogóle... jeszcze wrzucę te resztki, powiedzmy, jeżeli chodzi o naszego golda, zostawię, no niech będzie gdzieś tyle, tu i tak zaraz pewnie tego golda znowu sobie nadrobimy, spróbuję dokładnie pyk, tu w sumie mogę oglądać, ale pokażę wam jeszcze na start wszystkie portale, może zaczniemy od tego, zobaczmy jak to wyglądało. No tu przeważnie portale robię na raz, już od dłuższego czasu, codziennie jeden mi pada, więc tak jak mówię, to też jest fajny buścik, tu trochę tych uników, no ale zobaczcie, prawie 13 milionów krytyk, potem 30, jak no, to tak jak mówiłem, 29 nam padł jeden, 30 nam padł jeden, tutaj wczoraj, czyli 31 jeden, no i dzisiaj 1 września kolejny. Także no póki co idzie nam to w fajny sposób, no bo jeden portal dziennie nam pada. Zresztą tu w ogóle bard na te portale, no wiadomo, tutaj w sumie każdą klasą pewnie jakbyśmy mieli taki boost do statystyk, no to by to wyglądało ok.
Natomiast ten bard, jak się tutaj wkurzy, w sensie wkurzy, to nie Berek, jak walnie kryta, o może w ten sposób, no to te portalki padają naprawdę fajnie, więc tak to po prostu wyglądało. No tutaj już ledwo, bo to był Maguś w ogóle. No i dzisiaj mamy tego mistrza rzeźnickiego, aż sam jestem ciekaw, jak to poszło. To jest w ogóle wojownik, no właśnie, więc tutaj pewnie, jeżeli chodzi o obrażenia, no to musiały siąść jakieś mocne. Tu 9 milionów, 14,5, 12,5, o tu jeszcze unik, no i mamy na prawie 19 milionów na koniec. Było blisko, już powoli te portale się zbliżają do takich, żeby robić dwa, jakby na dwa dni jeden portal, no ale jeszcze nam się udało, więc super, dobra. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Zacznę może sobie od Esterosu, bo na ten Esteros już powinienem mieć fajne procenty, więc jego na pewno już klikniemy. Zaczniemy oczywiście od jakby lochów, które nam dadzą największej ilości expa, to jest jakby logiczne. Tu może jeszcze odpalę tak na szybciutko sobie SF Toolsa, żeby mieć mniej więcej. W ogóle SF Tools jest teraz po polsku, to wam powiem taką ciekawostkę. Zostało to w miarę przetłumaczone na nasz język, więc można sobie chyba w prawym górnym rogu wybrać po prostu flagę Polski i wtedy już macie po polsku. Tu jakby wiadomo, no po angielsku to nie było jakieś nie wiadomo jak trudne, no ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś miał problemy z angielskim SF Toolsem, no to teraz ma go po polsku. Dobra, lecimy do tego Esterosu, no i zaraz, o tam zobaczcie jaka bliska próba, no to jest Maguś, więc tutaj niestety nasza pasywka nie działa, ale tak czy inaczej, pamiętacie, w niedzielę mieliśmy na te lochy 0,05%, chyba na Esteros chyba 0,08 czy coś takiego, a na 13 piętro 0,05, natomiast w tym momencie mamy tak, na Esteros 3,22, a na 13 piętro 0,80, więc no tu zdecydowanie boost jest, Hemoridor 7,5, wieże 53%, no i na grotę korsarzy 66,5, także na spokojnie, zaraz do tego przejdziemy. Dobra, no ponad 3%, kurde, no to czemu on nie pada? Tu jakby to powinno bez problemu nam się udać, żeby ten sutener padł, no 3% to jest masakra, nie? To jest bardzo, bardzo dużo, może nam jakiś epik wyleci znowu, już w ogóle mogę mieć też 2%, o dobra, siedzi, mamy jakieś buty, mogę mieć 2%, jeżeli chodzi o runki, 2% do HP, ale to stwierdziłem, że poczekam, aż już w końcu wszystkie itemki będę miał epickie, no i wtedy powinno to jakoś pójść. W ogóle druga sprawa jest też taka, tu plus 12, tylko ulepszona jakość przedmiotu, to nie, to może do kibelka sobie po prostu wrzucę później. Też jest ważna informacja taka, że po prostu za tydzień będzie weekend epicki, więc tu już za tydzień się na spokojnie poprzebieramy, wreszcie te runy będą jakoś wyglądać, może do tego czasu te gemy mi jakieś lepsze polecą, żeby ten rozkład statystyk był lepszy, no i tak jak mówię, wreszcie to zacznie jakoś wyglądać. Dobra, Holunder chyba dokładnie, też nam powinien paść i mamy jakiś hełmik, na pewno, chociaż kurczę, czy na pewno minus 103 pancerza, poczekajcie, jak to wygląda, nadal mamy 25%, no to chyba trzeba, to już było w toalecie, więc odzyskujemy klejnot, no 100 pancerza na minus, ale nam dużo dawał głównych statystyk, więc aż szkoda by było po prostu tego nie wziąć, już mamy prawie 10 tysięcy HP w ogóle, to też swoją drogą, no i dobra, i teraz w sumie dobrze by było ewentualnie poszukać, o dokładnie, punktów życia, żeby już tutaj sobie wrzucić razy 2, w sensie no 2% po prostu, no i ten pasek, chociaż nie, na razie nie będę rozmontowywał, bo jeszcze dzisiaj wieża i tak dalej, to nie ma sensu. Dobra, możemy od razu obejrzeć, jak to wyglądało z tym Holundrem, zobaczmy, tutaj trzeci poziom nam siadł, coś blokuje, okej, teraz, o teraz nareszcie, no dwa kryty wystarczyły tak naprawdę, zwróćcie uwagę, dwa potężne kryty, tam nam co chwilę blokował, pięknie, piękna sprawa, no i dobra. Teraz mamy drogo groźnego, tak również myślałem, on też padnie, 200, prawie 39 level, tu mamy coś na punkty życia, zobaczcie, 2%, taka ciekawostka, natomiast no to może na razie zostawię, powiedzmy tutaj wróg i ewentualnie sobie wymienimy, jak nam poleci, to w sumie mogę sprzedać, bo teraz montowania na pewno dzisiaj zrobię, no i mamy rudą ślamazarnicę, która jest magiem 360 level, ona po raz kolejny jest blokiem. Dobra, lecimy dalej, teraz lecimy do 13 piętra. 0,80%. Pierwsza próba i mamy prawie 241 level. O kurde, no powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Na maga było ponad 3% i nam chwilę musieliśmy poczekać, aż nam padnie. No a tutaj coś takiego. Dobra, tu mamy znowu buty na inteligencję. To znowu zostawimy sobie do kibelka. Runa też nie jakaś wybitna, więc na razie niech tak będzie. Zobaczmy tą walkę. No tutaj też na pewno to był w ogóle zwiadowca. No ale nie było z nim wcale tak łatwo. No ale kurde, no trzy kryty, jeszcze trzeci poziom jakości nutki. Piękna sprawa. Teraz mamy kogo?
teraz mamy Roberta marketingowca. No kurde, z tym rozstrzałem statystyk, powiem wam szczerze, że raczej z tym Robertem nie będzie tak łatwo, ale jest szansa, że jeszcze wbijemy kilka leveli i znowu wymienimy broń na taką, na co ma tylko inteligencję, więc tu jakby... Może się tym jakoś wspomożemy i może tego Roberta uda nam się rozwalić. Dobra, mamy coś na inteligencję, zwróćcie uwagę. Plus 25, podmienię, dlaczego by nie. 25 to już jest sporo. Runkę sobie od razu zamienię, tak jak mówiłem wcześniej, żeby było po 2%. Cyk, to możemy wrzucić, szczerze mówiąc, do kibla, żeby już mieć dzisiaj z głowy po prostu. Klejnocik możemy odzyskać w ten sposób, niech to będzie tak. No i ulepszamy oczywiście razy 8. Wiadomo, czarów jeszcze tutaj niestety żadnych nie mamy. Jeżeli chodzi o ten serwer, dopiero 26%, także no nie wygląda to najlepiej, ale okej, razy 8, co ja tu jeszcze wymieniłem, czapkę, ale chyba wszystko jest ulepszone tak, jak być powinno. Tu mamy coś dla wojownika, ale na wszystkie staty, więc od razu to rozmontowywujemy. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy jakieś buciki, no to będzie nam padać bardzo, bardzo łatwo. Teraz są buty znowu dla Magusia, zobaczmy, jak najbardziej możemy podmienić, tutaj ma dziurę, od razu daje nam na plus, więc czemu nie. No i hełmik dla Barbara, spójrzmy, o kurde, plus 136, dobra, wymieniam bez w ogóle, bez dwóch zdań, że tak powiem. Lecimy dalej, teraz musimy, no dokładnie, tego to łatwo pokonaliśmy, zobaczmy, jak to wygląda. Tu im się chyba nie przyda za bardzo, dokładnie, ok, więc rozmontowanko, no i jeszcze jedno nam niestety tylko zostało i znowu będziemy musieli robić coś takiego, że po prostu wyrzucać te itemki. Tu mamy punkty życia, plus 23. Dobra, szczerze to nawet nie wymieniam tej runy, bo i tak już możemy 2%, nie ma co się napinać i tak to wszystko będzie bardzo ładnie padać. Zobaczcie, prawie cały lock zrobiliśmy i dopiero jeden level dostaliśmy. No to też nie jest niestety za dobre. Okej, tutaj możemy, chociaż nie, mogę po prostu odzyskać klejnot stąd i wrzucić sobie tutaj, nie? To nie ma znaczenia, żeby dzisiaj, w sensie, żeby teraz nie robić dziury, bo po co? Okej, lecimy dalej, mamy siła, zręczność, inteligencja, wytrzymałość. To znowu podobny naszyjnik. Niestety musimy to zrobić tak. Zostawimy jedno miejsce, no i potem będę ewentualnie wyrzucał. Dobra. Ośmiornica. Ośmiornica, pamiętam, że była cięższa, no ale tutaj akurat mamy już taki zapas, powiedzmy, że nie ma z nią problemu. Tutaj mamy co prawda dziurę, ale sporo pancerza tracimy, więc powiedzmy, że to wyrzucimy, a na razie zostawimy tak. Będziemy wyrzucać tego, co nam daje mniej kryształu, żeby to jakoś wyglądało z głową, chociaż no i tak samo to wyrzucanie mnie troszeczkę drażni, no ale jest jak jest niestety, jak mamy taki progres. Oprócz tego, że za tydzień będzie weekend, w sensie, no tak, dobrze, za tydzień będzie weekend epicki, to będzie też wtedy kowal, to też na pewno się przyda, no ale na pewno nie tak jak na początku, wiecie, no ale dobrze, no lepiej późno niż wcale, na tym epiku się przebierzemy i tutaj dalej pociśniemy, może nawet by się udało jakiś 300 level wbić, nie? W sensie nie wiem, ile w ogóle dzisiaj nam się uda pocisnąć tutaj, ale jakby jakiś 300 wpad byłoby miło. Dobra, tutaj może zaraz tego klucza poszukamy, to na spokojnie. Natomiast tu jeszcze by się przydało to tornadko poklikać, może jakiś progresik większy zrobić, wiadomo, także to na pewno porobimy, potem jeszcze się przejdziemy do wieży, ta wieża też nam da tu na pewno dużo, jeżeli chodzi właśnie o golda, czy tam ewentualnie jakieś itemki dla pachołków, no i będziemy cisnąć dalej, tak jak wam wspominałem, teraz głównym naszym źródłem expa, co w ogóle dzisiaj chcę, wiedźma rękawice, głównym naszym źródłem expa w tym momencie będą po prostu te lochy w mroku, wiadomo, no teraz tego nie było widać, bo to są jeszcze wczesne etapy, no ale kolejne będą nam już dawać, no większość leveli, nie? Większość leveli będzie pochodziło po prostu z tych lochów w mrochu. Dobra, lecimy dalej. Mamy 243 level i pół. Kurde, no 250 dzisiaj by było miło wbić. Okej, mamy wreszcie coś do kociołka. Lecimy dalej, no ale właśnie to, że my mamy ten rozkład statystyk taki biedny, no to troszeczkę nam przeszkadza, no ale okej, może nam tu poleci jakiś, powiedzmy, gemik lepszy czy coś takiego, żeby to jakoś podmienić, byłoby na pewno miło, chociaż tak jak wam wspomniałem, no może jeszcze ewentualnie jakieś levele dobiję, wymienię broń i wtedy na to 13 piętro by się rzucić, zobaczymy, broń mi tu już daje, zobaczcie, pierwsza lepsza 22, więc sporo, dobra, lecimy dalej, mamy 244, znowu jakieś rękawice, 11 milionów golda już, także super, 218 tornado, no to powinno jeszcze iść, powiedzmy, że no nie wiem w sumie ile jeszcze tu jesteśmy w stanie dobić, teraz mamy jakiegoś Magusia, ale też nam padł, po raz kolejny rękawice, super, dobra, lecimy dalej, strach na wróble, no pada to, chociaż to już też nam nie daje nie wiadomo ile expa, to druga sprawa, no ale nieważne, dobra, tutaj mamy to zrobione, cyk, 14 milionów golda już, także sporo, jeszcze sobie zbustujemy tym statystyki, bardzo miło, no dawaj, kogo teraz mamy? Teraz mamy znowu Magusia, najbardziej się tu blokujemy na tych magach, tak zauważyłem, to taka ciekawostka, no ale dobra, trudno.
jakoś myślę, że pójdziemy dalej, przynajmniej mam taką nadzieję. No dawaj, no klikaj. Tak, jestem w ogóle już na wszystkich kontach praktycznie wyprany z epików. Tak dawno nie było weekendu epickiego, że masakra. Już muszę szukać nawet w takie, wiecie, zwykłe dni, po prostu rolować sklep, żeby jakiegoś epika znaleźć, żeby go wrzucić do kibla. Mimo że miałem tam jakieś duże zapasy i tak dalej, no to to wszystko się już pokończyło. No ja nie wiem, czemu akurat tak się złożyło, że tak długo nie ma epika, no ale no trudno, no jest jak jest. Dobra, tu już widzę, że jakiś ewentualnie blog jest. Także okej, teraz lecimy sobie do Wiedźmy. Jeszcze tutaj troszeczkę tego golda nafarmić. Mamy premię do PD 1%. To już mam wszystko jakby z głowy. Tutaj jeżeli chodzi o stojak. Teraz czekam, aż mi 2% poleci. No ale tu bardzo dużo kryształu, więc dobra, zrobimy to w ten sposób. No i lecimy dalej. No tu ta wieża też nam będzie padać bez problemów. No kurde, długo tutaj mieliśmy dużą przerwę w sensie. No ale to chyba dobrze, nie? W sensie, wiadomo, dla postaci to nie jest najlepsze, bo dla postaci powinniśmy tak cisnąć, żeby tutaj robić non-stop progres, żeby tu w ogóle nam topka nie uciekała, no bo to jakby codziennie robiąc nawet awkę na mniejszym levelu, to dostajemy mniej wszystkiego i tak dalej, no ale tak czy inaczej wydaje mi się, że nie jest to takie złe względem kontentu dla was, no bo przynajmniej zobaczcie, 3 dni przerwy i znowu jaki fajny progres. Mieliśmy chyba 234 level, no to już wbiliśmy 10 leveli, nie? Jakby nie patrzeć, także bardzo, bardzo dużo. Okej, tutaj mamy na wszystkie staty, to od razu chyba sprzedaję, nawet nie ma co w ogóle zerkać. Tu mamy znowu na wszystkie staty, to też sprzedaję, runki też nie ma jakiejś wybitnej. Lecimy dalej, odporność na ogień, znowu na wszystkie staty. No i zobaczcie, mamy już 32 miliony golda. No i wreszcie co? Coś, mamy siłę, plus 45 punktów życia, no też nie zamieniam, nie będziemy się tutaj napinać jakoś bardzo. Lecimy dalej, 60 wieża padła, 63 w tym momencie, czy tam 62, coś dla zwiadowcy, plus 19, no weźmiemy, pancerz też na plus jak najbardziej, tylko tu w dalszym ciągu musimy to niestety sprzedawać. Dobra, lecimy dalej, okej, mamy jakąś broń dla Barbara, zobaczmy, znowu dla Barbara w ogóle, swoją drogą, ale runka 3%, tu jak najbardziej możemy podmienić, dlaczego by nie, więc okej, bierzemy cyk. No i lecimy dalej. Trochę mnie tu bardzo oświetla, bo jeżeli chodzi, bo dzisiaj słońce jest, ale przynajmniej nie jest tak gorąco. Nareszcie się ostatnimi czasy troszeczkę ogarnęło i lepiej się siedzi przy tym komputerze, bo tak jak wam mówiłem, jak nieraz się nagrywało w te upały, w sensie jak ja nagrywałem, to Boże, jeszcze nie zdążyłem zacząć nagrywać, a już siedziałem cały, wiecie, cały taki mokry aż. No ale dobra, nieważne. Lecimy dalej. Teraz mamy plus 37 i 817 pancerza. Już w ogóle dzisiaj drugi odcinek nagrywam, także że też może być trochę widać, ale to jak najbardziej nam się opłaca zmienić. No i szukamy dalej, zobaczmy. Okej, znowu mamy wisiorek na wszystkie cechy, ja tu oczywiście wszystkie runki sprawdzam, bo jeżeli by były jakieś punkty życia 2%, to warto by było na siebie założyć, czy tam nawet na pachołki, no ale niestety nic takiego nam nie leci. Dobra, szukamy dalej, teraz mamy syrenkę, syrenka to jest zwiadowca, no to okej, to ona w teorii powinna paść, no ale zobaczymy jak to. O, tam bardzo bliska próba. Mamy już 48 w tym momencie milionów golda, bo ona nam padła. Sprawdźmy, dla Barbara no tu też jak najbardziej, zobaczcie, fajne nam itemy lecą, w sensie fajnie jeszcze się zdołamy wzmocnić, jeżeli chodzi o tych naszych pachołków, żeby to jakoś miało ręce i nogi na ewentualnie kolejne lochy. Dobra, teraz mamy kogo? Teraz mamy Magusia, okej. No to ten Maguś jeszcze na pewno padnie, ale dobra, zrobimy teraz tak. Co ja tutaj mam, jeżeli chodzi o te lożki? To już zamknęliśmy, to zamknęliśmy. Esteros, 13 piętro, Hemoridor, więc Hemoridor jeszcze mogę poklikać. Na Hemoridor mamy 7,5%, no to nam nie da jakoś nie wiadomo ile expa, więc nawet nie będę oglądał. Brońka też na pewno... O kurde, ty, Mariusz ma takie słabe itemy. No ta broń jest słaba, ale tu na Mariusza, jaki ma rozrzut w ogóle fajny, szkoda, bo to poleciało, wiadomo, nie na nasz level, tylko na level przeciwnika, ale dobra, dajemy to Mariuszowi koniecznie. W sumie to opłacalna wymiana i to bardzo, nie? Okej, więc w takim razie musimy tak zrobić, tak jak wam wspominałem, dla mnie itemki na, do kibla są ważniejsze niż te do rozmontowania. Jeszcze tu ewentualnie buty bym mógł ubrać, o, w ten sposób i tutaj sobie zamienić te runki, żeby już mieć premię do PD, chociaż co tu jest? Tak, odporność na błyskawice, to dobra, to te buty bym mógł zamienić, pyk, żeby one sobie leżały na stojaku. Na stojaku już mamy same epiki, to mogę ewentualnie normalnie sprzedać, no i jeszcze jeden slocik sobie ugraliśmy, natomiast no to i tak nie jest jakoś bardzo dużo. Dobra, lecimy dalej. Trollowe trio, to chyba też powinno paść, dokładnie.
Mamy kolejny epik, łączna odporność 2. Cały czas tutaj klikam tą wieżę przypadkiem. Dobra, i teraz mamy króla. Król to jest maguś. Okej, no to to może nam wcale tak łatwo nie paść. Więc teraz tak, lecimy sobie z goldem przede wszystkim. Wydajemy tego golda. Wbiliśmy, tak jak mówię, bardzo, bardzo dużo, tak czy inaczej, na takim jednym szybkim rushu tych lochów, że tak powiem. 1900, tutaj mamy też, żeby tak z 1900 powiedzmy mieć, to by na pewno było git. Jeżeli chodzi o bokin i szczęście, no to już tak jak wam mówiłem, jak tam śledzicie tę serię, to wiecie, że nie dodaję już tego. No i cyk, i mamy 10 tysięcy HP w porównaniu do niecałych 9 tysięcy inteligencji niestety. Okej, jeszcze powiedzmy z 9, żeby tego golda dokładnie też troszkę zostawić. No i dobra, i teraz robimy kolejnego skana. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu oczywiście zaraz ten klucz wykopę i tam będziemy lecieć dalej, no ale jestem ciekaw, czy na przykład jakieś 13 piętro może jeszcze będę w stanie po prostu kliknąć bez tam powiedzmy dalszego, wiecie, przebierania i tak dalej, nie? Jakiś tam ewentualnie gemów, no ale dobra, zobaczymy. 6% na wieżę, o kurde, na marketingowca mamy 0,08. No ale na wieżę mamy sporo. Dobra, to trudno. To na razie zrobimy tak, że tu sobie poszukamy tego klucza, tak jak wam wspomniałem, i chyba nam od razu poleciał, jak się nie mylę, dokładnie. I lecimy, jeżeli chodzi o te lochy. Tak jak mówię, tutaj jeszcze troszkę expa wpadnie. Tu mamy coś na siłkę, premię do PD. No nie, nie ma sensu w ogóle. Zresztą już nawet nie mamy miejsca. No myślę, żeby jeszcze ewentualnie na koniec spróbować tej broni poszukać. Tu mamy bardzo fajną klatę, więc wymienimy. Runka zresztą też jak najbardziej ok, więc dobra, podmienimy tak. Tu wiadomo, jakbym w ogóle sobie wymienił wszystkie itemy na takie z runą, dodał 2%, to już byśmy mieli 15% tego PZ, teraz mamy 9, tu bym mógł mieć 10, 11, tu nie mam runy niestety, 12, dokładnie. Czyli bym, no i tu jeszcze bym potrzebował. No ale mówię, no na razie nie mam ani klaty, ani wisiorka jeszcze z runą niestety, więc to też nas troszeczkę ogranicza, że tak powiem. O, runka już 4% może nam polecieć, to taka ciekawostka. 38, tu myślę, że jak najbardziej wymienię, tylko że albo dobra, na razie po prostu wymienię, bez tam jakichś większych, wiecie, bez tam żadnego większego krętactwa. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o tą runę, to może postaram się dla swojej broni dać 4%, o ile nam taka nie poleci, jak będę wymieniał, ale to zaraz, dobra. Lecimy dalej, mamy jaszczura z bagien, pyk, też nam padł. No kurde, jeszcze tego expa nie idzie jakoś dużo. Pamiętam, że przeważnie to tak wygląda, że po prostu dwóch przeciwników w tej strefie mroku, no i mamy level, a tutaj zobaczcie, ile musimy nawbijać. Zobaczmy te buty jeszcze przy okazji. No nie, nie, w sensie nawbijać, pokonać, o może bardziej tak, no ale dobra, jest 246 level, mamy coś na siłkę, sprawdźmy, plus 18, możemy jak najbardziej wymienić, to możemy wrzucić, lecimy dalej. Teraz jest bagienny dragor to jest niestety mag, więc to może być jakiś tam ewentualny problem dla nas, no ale zobaczymy, no brońki w sumie wszystkim wymieniłem tym pachołkom, no i dokładnie, padło. Co prawda nie są one idealne, no ale grunt, że wymienione i są w miarę świeże, ten maguś w ogóle jaką miał starą, to też nawet nie wiedziałem. No ale ja tu, to jest moja zawsze taka taktyka, że po prostu to, co mi poleci tam z wieży, z jakiejś, tak jak mówię, strefy mroku i tak dalej, to po prostu zakładam, bo tu przebierać tych pachołków, jeszcze im szukać gemów, jak my dla siebie nie możemy znaleźć dobrych, to w ogóle jest kosmiczna ilość grzyba, a nawet robiąc to wszystko i tak ludzie jakiejś wielkiej przewagi tak naprawdę nie uzyskają. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, ale znam kilka osób, które są jakby, mają wszystko poprzebierane i tak dalej, i mają na przykład, nie wiem, 260 level czy coś takiego, no to to nie jest aż taka przewaga na tym etapie. No a tu wiadomo, no jest jeszcze, są tacy też ludzie jak Fake Coca, którzy mają na pewno wszystko ubrane na maksa i w ogóle wszystko dopieszczone, no to wtedy te, powiedzmy, w tym momencie 50 leveli przewagi niecałe, no to już robi różnicę. No ale dobra, teraz tak, znowu mamy broń, chyba, chociaż tu górny jest mniejszy, no ale na 3 staty, raczej bym wymienił, żeby tej runki 4% nie stracić, to ewentualnie sobie wymienię tak, no i dobra, no i ten łuk niestety musimy sprzedać, no na 3 staty chyba będzie lepszą opcją, nie wiem, czy dobry to był pomysł, czy dobrze zrobiłem, ale nieistotne, lecimy dalej, kolejny mag tam nam padł w ogóle.
nawet nie zwróciłem uwagi. To możemy założyć jak najbardziej, dlatego że ma punkty życia, więc to powiedzmy, że pomoże. No i dobra, wojownik nam padł, no i teraz mamy króla jaszczura, który jest zwiadowcą. Zobaczmy, jeżeli go pokonamy, to dokładnie dostaniemy 247 level. Mamy jakieś coś na inteligencję, spójrzmy, plus 47 i to jest to, co ja bym chciał jak najbardziej przytulić. Czy mamy jeszcze jakieś punkty życia 2%? Z tego co widzę, to pod ręką nie ma, więc dobra, okej, czyli mamy z głowy ten wisiorek już, można by powiedzieć, już nam się wyleciał taki, który nam daje po prostu jakąś runkę. Ulepszę go za pamięci razy 8, no i teraz standardowo poszukam tutaj jeszcze runy, żeby podmienić i przy okazji może broń. No zobaczcie, broń już mi dają po 50 średnich, także no może i faktycznie byłoby warto to wymienić. Dobra, tu, oj, tam nie spojrzałem na runę, a może akurat były punkty życia 2%. Tu mamy łączna odporność 2, ulepszona jakość przedmiotu, to nas jakoś bardzo nie jara. Tutaj, o, są, dobra, punkty życia, git. Okej, wymieniamy sobie w ten sposób, cyk, i to możemy sprzedać. Dobra, no już mamy 11%, więc no może jakbyśmy jeszcze klatę znaleźli, to może by coś tam jeszcze podziałać, no ale dobra, na razie nieistotne, na razie lecimy dalej, znowu musimy poszukać sobie klucza i... O kurde, i klucz chyba znowu jest, okej, okay, no to chociaż do tych kluczy mamy, powiedzmy, szczęście. Lecimy, skażone drzewo, poziom 0, co ciekawe. Także no tak to wygląda, ale kto to jest w ogóle? To jest wojownik, dobra, ty, no to wojownik to akurat nie powinien być duży problem, chociaż tu widzimy, że już powoli jakiś tam opór jest stawiany, jeżeli chodzi o te lochy, także już może to nie być wcale takie proste, żeby dalej lecieć, ale dobra, jeszcze nam się udało. No kurczę, jakbym ten 250 dobił, byłoby naprawdę świetnie. Mamy coś na zręczność, tu jak najbardziej. A co to jest w ogóle? A, myślałem, że to gem na siłę, to na HP, więc dobra, możemy podmienić jak najbardziej i lecimy dalej. Teraz mamy ohydnego gremlina. No tutaj jeszcze, żeby podbić, powiedzmy, do tego szóstego przeciwnika, to już wtedy mamy szansę, wiadomo, na kolejny kluczyk. To też na pewno na plus, to raz, a dwa, że po prostu jak podbijemy do tego szóstego, to się bardzo mocno zbliżymy do 50 levela. Tutaj mamy nic ciekawego. Lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Magusia, okej. Okay. Ale ten Maguś, dobra, bez problemu, super. Coś dla Mariuszka, inteligencja, wytrzymałość, szczęście. A, dobra, zakładamy to. I teraz... No i dokładnie, o to osiągnięcie mi chodziło. Legendarny towarzysz, tu miałem jeszcze ten pasek, który zostawiłem ostatnio na odcinku. Wrzuciłem go do kibla i założyłem na Mariusza z racji tego, że nie miałem w ogóle miejsca. To tam nie wiem, czy pod koniec odcinka pamiętacie, czy też nie. No ale nieistotne, grunt, że mamy to z głowy. Teraz możemy sprzedać, co tu jest w ogóle za runka? Epickie przedmioty, dobra. Oślizgły blob to jest zwiadowca, więc jego chyba też jeszcze nam się uda kliknąć. No w ogóle wydaje mi się, że chyba w tej strefie mroku to takimi największymi na ten moment blokami będą dla nas magowie, dlatego że tutaj jakiegoś zwiadowcę czy tam wojownika, no to zawsze unikami, krytami oczywiście od nas, jako od barda. Też myślę, że możemy na spokojnie wyjaśnić. Mamy już ponad pół godziny odcinka. No dużo zrobiliśmy dzisiaj, bardzo nawet dużo bym powiedział. No ale i tak jeszcze bym troszeczkę tu sobie poklikał, żeby... W ogóle miałem przed odcinkiem sprawdzić tą wodę, żeby może na odcinku to zrobić, ale teraz to już nieistotne. Dobra, to jak najbardziej sobie weźmiemy. Już po odcinku po prostu sprawdzę, żeby tu nie przedłużać, bo chyba to, powiedzmy, klikanie peta nie będzie dla was aż takie ekscytujące, a tam ewentualnie na którymś z kolejnych odcinków wam pokażę, jeżeli będzie odcinek z barda, czy mi się udało, jak to wyszło i tak dalej. Koguta, tak jak mówię, kliknąłem na tam poziomie 23 albo 24, już nie pamiętam. W każdym razie miałem na niego trochę ponad 1% i mi padł po dosłownie kilku grzybach. Nie udało mi się tej walki zapisać, w sensie zapomniałem o tym, no ale to jakby musicie uwierzyć na słowo. Dobra, mamy piątego w tym toksycznym drzewie. To jest ohydny gremlin, to jest po raz kolejny zwiadowca. Na zręczność zresztą, jak widzicie. No i jak jego pokonamy, to już nam się odblokuje dostęp do kolejnego lochu, jeżeli chodzi o strefę mroku. I ja to chciałbym zrobić, zwłaszcza, że tam kilka prób było naprawdę bardzo, bardzo bliskich. No o Jezu, tam jaka bliska próba, kurde, no proszę cię, no padnie jeszcze, na pewno to padnie, jestem przekonany. Jeszcze przed jakimś tam, wiecie, sprawdzeniem procentów, jeszcze przed wymianą broni, to bardzo chętnie bym to po prostu zrobił. No ale dobra, żeby to, teraz chyba w ogóle wbijemy level, jak mi się dobrze wydaje, 249, więc potem ewentualnie jeszcze
jakieś tam powiedzmy, wiecie, ewentualnie jakieś tornadko, jakieś, no wieża to nam nie daje expan, ale wieża daje golda chociaż trochę, no i wtedy ta wymiana broni i jakoś by to poszło, tam znowu ledwo ponad 1 milion, gdzie on ma 28 milionów, to jest dosłownie jakiś jeden mocniejszy krytyk, dobra, i siedzi, mamy prawie 249 level na wszystkie staty, ale okej, udało nam się, kogo teraz mamy? Teraz mamy wściekłego niedźwiedzia, który jest wojem, no wojownicy tutaj nie są jacyś wybitni, szczerze mówiąc, więc może powiedzmy z 30 grzybków takich jeszcze zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda, bo akurat tak jak mówię, wojownik powinien w miarę łatwo paść, no ale tu widzimy, że w sumie żadnej próby na razie bliskiej nie ma, tak mu schodzimy do około połowy, chociaż no tam było 9 milionów, więc no jakieś uniki, wiadomo, kryty, uniki i powinno to mimo wszystko siąść. Dobra, jeszcze z 10 grzybków powiedzmy, 5, 4, 3, 2, 1 i ostatni, do okej, nie udało się, więc dobra, wracamy do tornada, wydaje mi się. Tu się trochę wzmocniliśmy, jeżeli chodzi o golda i tak dalej, więc to tornado powinno nam dokładnie paść i mamy 249 level. Teraz jakiś wojownik, on chyba też nam padnie. No kurde, no to jest droga do 250 levela, nie? Chcę ten 250 level koniecznie wbić. Potem może jakąś broń wymienić. Jeżeli by się nie udało, no to szybciej tą broń wymienię, ale zawsze to wiecie, jeden level do przodu, no i wtedy ewentualnie coś tam jeszcze kombinować. Głównie z tym Robertem marketingowcem bym chciał, ale to zaraz zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Mamy jakąś klatę, niestety szansa na epickie. Jakby nam jakaś kurde klata poleciała epicka z jakiegoś lochu czy coś takiego, w sensie dla nas, nie? Albo z tornada, no to by było w ogóle mistrzostwo świata, bo w sumie tylko tej nam brakuje, żeby tu te maksymalne runy założyć. No ale dobra, no nie mamy chyba aż takiego szczęścia, żeby faktycznie się to udało. Okej, okay, tutaj mamy znowu jakieś rękawice. Znowu rękawice, super, dobra, ty, trochę golda chociaż zbierzemy. Okej, okay, cyk, lecimy dalej, mamy już połowę tego levela, no jakoś powiedzmy, że to tu idzie, nie? Powolutku, 234 teraz tornado, teraz niestety w ogóle maguś znowu, ale dobra, udało nam się go pokonać, pyk, sprzedajemy, teraz, o, w ogóle ta sama grafika, ale to już jest zwiadowca, a nie maguś, no zwiadowca w tornadzie to nie jest jakiś problem, dokładnie, dobra, no, lecimy dalej, niedługo w ogóle 250 tornado, też tak swoją drogą, siedmiornica nam padnie, teraz mamy wojownika, on nam chyba jeszcze padnie, dokładnie, to sprzedajemy, znowu prawie 15 milionów gold, ale to już zostawiam na razie. Komendant Koma, no sprawdźmy, czy ten komendancik nam jeszcze, o, to jest maguś, kurde, znowu, no to niedobrze akurat, że to jest mag, dlatego, że to może być problem dla nas, szczerze mówiąc. Zobaczcie, że my tu w ogóle się na wojownikach nie blokujemy, ani na żadnych tam zwiadowcach, no na zwiadowcach to się w sumie rzadko kiedy blokujemy, jeżeli chodzi o tornado i tam o inne klasy postaci, a nas tutaj magowie dość mocno blokują. Mimo, że niby z magami jesteśmy tacy sami jak i zwykły mag, więc powinno to iść w miarę ok. No ale dobra, to nam nie pada. No i co ja tutaj chcę jeszcze zrobić? Z czego ja chcę expa wycisnąć? Za bardzo nie mam z czego. Ok, no chyba z tego spróbuję. No kurde, musi się to udać. No to jest wojownik, no nie wierzę. Jeszcze tu wrzucę może trochę golda, chociaż to akurat za bardzo nam pewnie nie pomoże, ale powiedzmy, że z 5 milionów zostawię. Powiedzmy, że do 30, pyk, okej, teraz jest git, dokładnie, ponad 5 milionów, no i dobra, i lecimy. To w ogóle już się też zbliżamy do 2000 podstaw, to tak swoją drogą. Ale to już tam powiedzmy, że mniej istotne. No i zobaczmy, czy tego wściekłego niedźwiedzia uda nam się pokonać. No kurczę mówię, no tutaj największy problem jest z magami, ewentualnie jakieś zwiady też nie chcą tak łatwo puścić, ale wojownicy, jak na to, jak to wygląda w tej strefie mroku i jaka jest mechanika tych przeciwników, to akurat, zwłaszcza na tym etapie, nie są jakieś ogromne bloki, więc no ten wojownik powinien nam paść, zwłaszcza, że my tu takie potrafimy kryty machnąć tym bardem, że akurat to ich ogromne HP nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu. No a tu widzimy, że niestety ten niedźwiedź, no już tu na niego naprawdę dużo wydaliśmy, jeżeli chodzi o grzyby i niestety on nam nie chce paść. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, bo zobaczcie, jak te lochy na początku gładko szły, no a teraz już im dalej, tym jakby jest trudniej, żeby tu w ogóle jakoś coś nam się udało jeszcze pocisnąć.
Dobra, no kurde, no dosłownie jeden przeciwnik nam brakuje, a spróbujmy tutaj, spróbujmy jeszcze tego Magusia kliknąć. On w sumie chyba będzie łatwiejszym celem, aniżeli właśnie tamten wojownik w tej strefie mroku. No tutaj też pamiętamy, że ja jestem cały, w sensie moje pachołki są cały czas bez gemów, więc... O, dobra, siadło, więc tu jakby im ubrać gemy, to by to zupełnie inaczej wyglądało, no ale i tak sporo zrobiliśmy i dobra, mamy to. Jest 250 level, super. Jak to w ogóle wygląda? No, nareszcie trochę wyżej w tej gildii, bo powiem wam szczerze, że już tu byłem tak nisko, że aż musiałem przewijać, aż wstyd, ale dobra, lecimy. Mamy 250 level, no i teraz szukamy jakiejś broni. Broń musi być oczywiście z runą, tu zobaczcie już. No, coś takiego jak najbardziej bym przytulił. Zamienimy sobie runkę, pyk. Czekajcie, to jest ta? Tak, to jest ta, 4%. Zobaczcie jaki górny, prawie 1600, tu my mamy niecałe 1300. No ale tak jak mówiłem na początku, ta broń, jeżeli chodzi o górny, nie była jakaś super dobra. I okej, teraz mamy tak. No, teraz to trochę lepiej wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, troszkę ten rozrzut jakoś tak sensowniej. Tu mamy wszystko poulepszane razy 8, mam przynajmniej taką nadzieję. Runka 4%, no i co, może bym jeszcze poszukał, ile potrzebujemy, 2-3 nawet itemki, które mi dadzą 2%, dokładnie, na przykład taki, to od razu wymienimy. Ja się tutaj pod tego Roberta marketingowca chcę, powiem wam szczerze, troszeczkę uzbroić. Co prawda, no, będzie mi brakowało 1%, no ale 14, a 15% punktów życia na pewno lepiej niż jakbyśmy mieli mieć 11, nie? Więc tu jeszcze poszukamy trochę. Szybko tą broń, szybko nam tam broń wpadła, całe szczęście, bo, dobra, mamy kolejne, bo znowu bym was tutaj zanudzał szukaniem, a tak to cyk, możemy od razu do kociołka to oddać. No i dobra, jeszcze jeden itemek nam został na 2% punktów życia. Znajdziemy, mam nadzieję, że w miarę szybko. No i potem wymienimy sobie klatówę i wtedy już będziemy mieć po prostu komplet. No ale żeby ta klatówa jakaś nam sensowna wypadła, to najlepiej musiałaby być epicka. No a wiadomo jak to wygląda. Premia do złota. No dawaj, dawaj. O, dobra, jest. I teraz w czym to musimy wymienić? W pasku. Okej, okay. Tutaj wymieniamy sobie cyk, pyk. No i dobra. I mamy 14% punktów życia. Tu jeszcze założymy nawet jakąś klatę na 1% i wtedy będzie 15. Okej, okay, sprawdzamy SF Toolsy. Zobaczmy jak to teraz wygląda. Nowa broń, duży rozrzut, zdecydowanie inny rozstrzał, jeżeli chodzi o statystyki, więcej inteligencji. To na maga powinno być bardzo dobre. No i spójrzmy jak to wygląda. Tutaj się kręci, kręci. Pingwinek. No dawaj, dawaj, bo liczę naprawdę, że jeszcze tu tego pokonamy. O, 0,60%, zobaczcie, na toksyczne, na tego niedźwiedzia mamy 0,40, zobaczcie ile wydaliśmy, on nam nie chciał paść, 0,60 na Roberta marketingowca i prawie 20% na wieżę, dobra. No to klikam go, no 0,60 to nie jest za dużo, ale też nie jest mało, jakieś tu nam kryty muszą siąść. Okej. Okay. Nie było tematu, plus 17 to jest sporo, a zobaczmy jak u tego, plus 41, dobra, to chyba jemu się bardziej przyda to wymienić szczerze, 17 to nie jest jakieś tam nie wiadomo co, no i dobra, ty, teraz mamy Wacława podwykonawcę, czy my tego Wacława nie jesteśmy w stanie jeszcze tutaj kliknąć, kurde, jakby jakieś, wiecie, kryty siadły, jakby coś takiego, no zobaczmy, zobaczmy, bo ja jestem ciekaw, mamy jeszcze trochę golda ewentualnie. A, w ogóle obejrzę tą walkę właśnie, żeby tu nie zaspamować znowu. Zobaczmy, pierwszy kryt, drugi kryt. Aha, trzy krytyki były potrzebne. No mając 42%, no to nie jest jakieś ciężkie do zrobienia. Okej, dobra, to skanuję jeszcze raz, powiem wam. Jeszcze zobaczymy, jak to tu wygląda. Jeżeli chodzi o tego, jestem ciekaw, bo powiem wam, w ogóle jeżeli chodzi o rekord, czyli pokonanie od tego 10 w 13 piętrze, bo tam jest taka, chyba nawet pod filmem w opisie mam link do tych rekordów, to Bart zrobił to w 10 dni, biorąc pod uwagę, że inne klasy tam około 2 tygodnie potrzebowały i jeszcze kurde, biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy w drugi weekend jakby eventu epickiego, no to Fake Koka to oczywiście zrobił, no ale tak czy inaczej to pokazuje, że ten Bart na wojowników jest naprawdę ciekawy. No ale dobra, tu widzę, że mamy 0,40% zaledwie na niego, w sensie 0,20, sorry, no to 0,20 to już nie jest jakoś giga dużo, no ale jakieś sportowe grzyby, tu dzisiaj... Miałem mówić, że dzisiaj mamy jakieś szczęście do małych procentów, no i właśnie, właśnie to jest to, o czym mówiłem. Dobra, czekajcie, czy ja tutaj mam w ogóle co wyrzucić, tak szczerze, bo już nie mam miejsca w ekwipunku.
Coś, co jakby, no powiedzmy coś, co najmniej 329, dobra, to powiedzmy to, to jest jakieś stare. Okej, okay, oglądamy tą walkę, serio, miałem na niego 0,20%, tylko nawet już, ale dobra, nieważne. I to jeszcze zobaczcie, na czarna nutka to jest jaki poziom? To jest chyba drugi, tak? Tak, dokładnie. Dobra, no siadło nam to, super, okej, okay, motu z podbijakiem, no kolejny wojownik, nie, ja tutaj idę, ja po prostu idę dalej, trochę poklikamy, spróbujemy, no 10 na pewno nie ubijemy, ale ten motu jakby nam jeszcze siadł, 253 level w ogóle, swoją drogą, no ale tutaj jeżeli chodzi o 13 piętro, to już jesteśmy praktycznie jak te najwyższe levele na tym etapie. Teraz tak jak wam wspomniałem, najwięcej expa poszłoby nam z toksycznego drzewa, no ale z racji tego, że te pachołki nie są ubrane, no to nie będzie wcale takie proste, ale dobra. To okej, okay, no to jeszcze raz te procenty sprawdzę, żeby nie było. A w tym czasie jak tutaj będą się kręcić, czekajcie moment, pyk, pyk, to może tą wieżę polecimy, nie? Bo wieża to jest wiadomo. I jak możemy kliknąć, to lepiej kliknąć. Mamy po prostu większe procenty do golda z misji, więc jak najbardziej warto to zrobić. Okej, okay, pyk, ta padła. Poczekajcie, mamy jakąś klatę, tylko że ona jest na zręczność i pewnie dla nas też będzie na zręczność, nie? Jak założymy na siebie, dokładnie, bo to już było w kiblu. Kurde, szkoda, zobaczmy jak to na Kunegundę. Plus 25, no powiedzmy, runka, no niech będzie, niech będzie. Nie wiem czy to najlepszy, bo tam jeszcze runa była 1%, ale powiedzmy, że okej. Okay. Dobra, ile mamy procent? Już się tutaj wczytało. 0,01 mamy na niego, no nie, no to tu już nie wierzę, że nam to padnie. Okej, tu jak najbardziej wymieniamy, bo jeszcze jest dziura. Tu już nie wierzę za bardzo, że nam to padnie, ale tak czy inaczej, może jeszcze tam, tak jak mówię, jakieś 50-100 sportowych grzybków na odcineczek, dlaczego by nie. Okej, tu nam kolejna padła, mamy coś dla wojownika, ale to jest na wszystkie staty w sensie, więc nie ma sensu. 70 wieża pokonana, 71 też. Tu mamy, o, to jest akurat bardzo fajne, to możemy wyrzucić, niech będzie. Lecimy dalej. Kogo teraz mamy? Teraz mamy 8000 siły, czyli wojownik. No zobaczmy, może jeszcze by się go udało dokładnie. Na co to jest? Na zręczność. Pyk, plus 75 punkty życia 2%. No to jak najbardziej wymieniamy, wręcz jest to wskazane. No i znowu trochę tego golda nam wpadnie. To też tak swoją drogą. Także dobra, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Magusia. No to na tego, a miałem mówić, że na tego Magusia może, kurde, powiem wam, że powoli już chcę odcinek kończyć, bo już tu 45 minut mamy, a ja nie mam jak kończyć, bo tu co chwilę coś pada, co chwilę coś nam się udaje, dokładnie. Nie żebym narzekał, ale chcę to tak trochę jeszcze dozować, powiedzmy. Tutaj pancerza niby na plus, ale by trzeba runkę zamieniać, dziurę robić, okej, okay, nie ma sensu, szczerze mówiąc, nie daje nam to aż tyle. Teraz mamy kogo? Teraz mamy znowu wojownika i znowu każda próba przy tym wojowniku jest bliska, więc okej. Mamy coś, tak jak mówię, znowu dla woja, ale to na wszystkie staty nie ma co wymieniać. Szukamy dalej. Teraz kto? Teraz znowu wojownik. No dobra. No nie dziwię się, że ci wojownicy szybko padają. To jakby jest, wydaje mi się, dość logiczne, zwłaszcza, że tak jak mówię, no Kunegunda my, więc to powinno faktycznie szybko padać, ale tak czy inaczej i tak wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o tego barda, no bardzo tu dużo odrobiliśmy, ty już prawie 20 leveli wbiliśmy znowu, masakra. Okej, okay, powiedzmy, że jeszcze, chociaż nie, może na razie się wstrzymam, jeszcze sprawdzę takie procenty później ostateczne, tu jeszcze po wymianie tej broni może by nam się udało jakieś tornado porobić, bo no wiadomo, wymiana tej broni da na pewno bardzo dużo. Także jeszcze troszkę tego tornadka, może jeszcze jakieś 2-5-4 byśmy dobili, byłoby na pewno miło. Kto to jest? To jest zwiadowca, dobra, padł nam, super. 243 tornado, lecimy dalej, mamy teraz, nie wiem nawet kogo, bo już tak szybko padł. No tak jak mówię, chcę tylko po prostu ten 254 dobić. Chyba już tego niedźwiedzia nie ruszam, bo tak jak widzieliście, w sensie to co wam mówiłem, niecałe 0,40 na niego. No a wydaliśmy już chyba ze 150 grzybów i nie padł, więc na razie się tam wstrzymam, jeżeli o to chodzi. Tak jak mówię, no musimy tych gemów i tak dalej jeszcze dokopać. Okej, tu nam się jeszcze udało, pyk, mamy bardzo dużo golda, którego ja w zasadzie mógłbym wydać, bo po co go kisić, skoro i tak klikamy tornado, więc dlaczego by tego nie zrobić. Tu jeszcze trochę wydamy, powiedzmy, że do 1950 około.
Jeszcze 11 statystyk, pyk, 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 dobra. No i teraz całą resztę, już tu broni raczej wymieniać nie będę. Całą resztę możemy wrzucić w inteligencję, no i okej, lecimy. Zobaczmy, kto to jest teraz. Teraz znowu wojownik, okej, udało nam się go pokonać. Teraz mamy znowu wojownika, też w teorii powinno nam się go udać pokonać. Mam przynajmniej taką nadzieję. No dawaj, dawaj, padaj nam tu. To jest 15,5 tysiąca siły, kurde, już jakiś opór jest stawiany. O dziwo, na wojowniku, a nie na jakimś magusiu. O dobra, jeszcze padł, super, tu jeszcze troszkę golda nam też wpadnie. O, teraz mamy maga niestety. No my w sumie teraz jesteśmy w lepszej konfiguracji pod magów, aniżeli pod jakichś tam zwiadowców czy wojowników. Jednak tu nam to HP się przydawało właśnie, tak jak mówię, na wojowniku, żeby więcej ustać, żeby ewentualnie jakiegoś jeszcze większego kryta machnąć. No ale pod tego Roberta marketingowca, tak jak wam wspomniałem, zdecydowanie lepszym wyborem. Dobra, mamy to. Zdecydowanie lepszym wyborem było właśnie więcej tej inteligencji. Kogo teraz mamy? Teraz mamy Magusia i to jest 250 tornadko. Skończyliśmy na równym, super. Dobra, i co? I chyba jeszcze teraz 13 piętro. Tak jak mówię, jeszcze jakieś tam, powiedzmy, ze 100 sportowych grzybków, coś takiego. Jeszcze ostatniego skana zrobimy na wszelki wypadek. Jeżeli tam jeszcze mamy na coś fajne procenty, to jeszcze postaram się to kliknąć. No ale tak czy inaczej, no progres dzisiaj, tak jak wam obiecałem na początku, zrobiony świetny. Bardzo potężny, no i mam nadzieję, że po prostu odcinek wam się spodobał, bo no to, co my żeśmy wyczynili tutaj na tym bardzie, to jest po prostu coś pięknego. Kurde, no jak tak patrzę na te próby, to my nie możemy mu do połowy HP zejść. O, teraz tam jakaś była próba do połowy, ale przeważnie mu zabieramy taką dosłownie ćwiartkę. To dobra, to chyba mija się to z celem. Chyba nie będzie aż takiego szczęścia jak przy tym poprzednim, ale i tak zrobiłem, powiem wam szczerze, więcej niż myślałem. Myślałem, że tak ciężko będzie ten 250 dobić, no a tutaj jednak się udało 254. Spójrzmy, jak wyglądają nasze procenty. Kręci się, kręci pingwinek, już takie ostateczne przed zakończeniem odcinka. No, dawaj, dawaj, szybciej, tu mogę się zalogować z powrotem. Długo coś się kręci, okej, mamy to. Wieża niecały 1%, niedźwiedź 0,73, no i mamy Heimdala 0,23, no i 0,01 cały czas na to 13 piętro. Dobra, to może jeszcze, no wieży to już w sumie nie ma co, na tą wieżę i tak minie jakiś czas i znowu będą fajne procenty. A może jeszcze tego niedźwiedzia brunatnego byśmy kliknęli, bo zwiększyły się te procenty, było tam chyba 0,38 dokładnie, teraz już mamy 0 tam prawie 80. Okej, tego nie będziemy podmieniać, bo mija się to z celem. Zobaczmy, teraz jest chciwy gremlin. Może jeszcze tego w sumie na tej strefie mroku chyba nie klikałem po wymianie tej naszej broni, nie? Jakby nie patrzeć, że jednak po tym nic tutaj w ogóle nie robiłem. No a jednak my na pewno w tej strefie mroku robimy dużo, więc ta wymiana broni pewnie coś tam pomogła. Także może jeszcze jakiegoś by się udało kliknąć, jednego lub dwóch przeciwników. O kurde, tam 124 tysiące. Jezu, powiem wam, że to klikanie na tym etapie to jest jak uzależnienie, naprawdę. Tutaj co chwilę widzisz jakieś nowe możliwości, jakieś ewentualnie nowe szanse, coś takiego, co chwilę coś tam możesz zaraz zmienić, tu jakąś broń, tu to, tu tamto, potem dalej klikać, próbować, masakra. No ale nie, to już jest na pewno końcówka, tylko powiem wam szczerze, że tak, żeby zamknąć ten odcinek ładnie, to chciałbym go skończyć na około 255 poziomie i byłoby miło, gdyby się to udało. Dobra, ty, to już na wszystkie cechy, ale dla Barbara nam się przydam. Tutaj dla tego Magusia, z tego co widzę, to też, dla Kunegundy nie. To komu wolimy dać? Chyba Magusiowi, no jesteśmy jednak na inteligencję. Tu w ogóle znowu jakieś... Dobra, to możemy sprzedać. Zwykły itemek nam się akurat trafił, więc to będzie do kibla. Dobra, to nam padło, no i mamy rosiczkę bagienną. Czy ta rosiczka bagienna nam padnie? To jest mag. Pierwsza próba dość obiecująca. Gdyby ona nam padła, to chyba wbilibyśmy ten 255. No ale tu mówię, no z magami wcale nie jest tak łatwo. Okej, może sprawdzimy na nią procenty w międzyczasie. A ja jeszcze spróbuję tutaj... Dobra, tu mamy cyk, tu mamy cyk. Jeszcze spróbuję tutaj poklikać ewentualnie to tornado, nie? Zobaczymy, może jeszcze to tornado byśmy wycisnęli. Mamy, dobra, tornado jeszcze nam padło, ten maguś, więc 250 przebite. Teraz mamy jakiegoś wojownika, Minotaura. Nam się już pokazało, nie, jeszcze się kręci.
O, pokazało się na... O Jezu, na rosiczkę mamy 0,15 zaledwie, no to bardzo malutko. No to już no tyle co nic praktycznie, więc dobra, już nie próbujemy tej rosiczki, może jeszcze tutaj. Kilku dosłownie przeciwników, nie wiem, z 3, 4, może 5 i ten level powinien zostać dobity. Maguś nam padł w miarę szybko. Teraz mamy wojownika po raz kolejny. Ci wojownicy no już są ciężcy do kliknięcia, jak widzicie. Chociaż no może jeszcze by się udało. To tornado i tak już bardzo docisnęliśmy, a w ogóle jak tu wyglądają jeszcze inne nasze procenty? O, nic się za bardzo nie zmieniło. 13 piętro 001 w dalszym ciągu. Więc tak jak mówię, szału nie ma. Dobra, no padnij, no z 50 grzybków jeszcze na niego. Jak się uda, to lecimy dalej. Jak się nie uda, to trudno. No ale proszę, kurde, żeby takim ładnym, okrągłym levelem 255 zakończyć, to byłoby na pewno super. No ale tu, no ciężko, ciężko. Może awkom, chociaż nie, awkom chyba nie dobije. Może chyba, że jeszcze to środowisko mi padnie, to może wtedy jakoś by się udało na koniec dnia ten 255 dobić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 20 grzybów około, tam idę, niecałe 700 tysięcy, kurczę, no szkoda, szkoda. Jeszcze 2, 1, ostatni, dobra, nie udało się, niestety się nie udało. Zresztą, no nawet jakby on padł, to i tak jeszcze tam, tak jak mówiłem, kilku by musiało paść, żeby jakoś to poszło, więc raczej będzie ciężko. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, chyba wszystko obejrzeliśmy to co chcieliśmy, te portale mogę już poodznaczać, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, taki byłem bardzo w transie, żeby to jak najlepiej rozegrać i jak najtaniej pod względem grzybowym, ale i tak wyszło nam naprawdę super, także dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, wszystko tak jak wspomniałem chyba wam pokazałem. Więc koniec końców wyszło git. Możecie oczywiście zostawić kciuka w górę w tym momencie, możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym w komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam u was, jak to wygląda, tak jak wspominałem na początku z tą szkołą i tak dalej, chętnie sobie poczytam. Wszystko, dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.